Witam Was, kochani, nazywam się Maryla Krycka, jestem w tym kościele od roku. Nawrócona jestem 10 lat. Moje życie właściwie to jest pasmo sukcesów i samej przyjemności. Urodziłam się jako trzecie dziecko, dla moich rodziców, bo poprzednich dzieci zmarło. Może przez to byłam traktowana tak nadzwyczajnie. Od samego początku wychowywano mnie w takim autorytecie, że ja mogę wszystko, że jestem mocarzem własnego życia, że co nie zamyślę, to wykonam i tak faktycznie było. Rosłam z roku na rok coraz piękniejszą panienkę, bardzo rezolutną, bardzo sprytną, bardzo chwalącą swoich rodziców i przynoszących wiele radości. Oczywiście za mąż też wyszłam niebanalnie, bo robiłam wszystko, co chciałam i to mi wychodziło. Ale w duszy była po prostu jedna wielka rana, bo nie wiedziałam, po co to wszystko ja robię. Tak mi się to wszystko udaje, przechodzę ze szczebla na szczebel, coraz jestem mądrzejsza, coraz bogatsza, coraz szczęśliwsza. Chciałam mieć syna i miałam syna, nie córkę, no bo przecież ja mogę wszystko. A w duszy bez przerwy pustka i taka martwota, tak jakby moja dusza nie miała temperatury. Ciągle się pytałam Boga, dlaczego tak jest? O co tu chodzi? Po co Ty, Boże, dałeś mi te zdolności załatwiania rzeczy niezałatwialnych, bycia królową we własnym życiu, a dusza jest ciągle martwa. I tak bym dalej żyła, gdyby nie to, że pewnego dnia spotkałam na jakimś meetingu, party, kobietę, która obdowiała i chciała sprzedać dom na Saskiej Kępie, bo ten był bardzo duży, bardzo piękny i sama już nie chciała tam mieszkać. Zaprosiłam jej na oglądanie tego domu, poczęstowała herbatką i się zaczęła rozmowa. Zaczęła mi opowiadać, że ona ma dwóch synów, a jeden niezwykle zdolny dziennikarz, ale narkoman, był narkomanem, bo uwierzył w Jezusa, poszedł do kościoła, pomodlono się o niego i przestał być narkomanem. Myślę, no nie, ta pani nie wygląda na jakąś oszołomkę, muszę sprawdzić tą sprawę. I wtedy po raz pierwszy poszłam do kościoła Spichlerz, tutaj część osób zna ten kościół, charyzmatyczny, to było równo 10 lat temu. Mieścili się wtedy na ulicy Górskiego, to było w Śródmieściu, tam jakiejś kamienicy zdewastowanej. Ja, taka estetka, przychodzę na nabożeństwo, a tu tak. Schody w stanie katastrofalnym. Lamperia od płatami spada na nas. Nie pozamiatane, wchodzę do środka, a tam jakaś watacha ludzi, nie wiem, 200 osób, wszyscy krzyczą, skaczą, jakieś euforii, są się jakiś psychiatryk, jest po prostu jakaś prywatna formacja psychiatryczna. Pewnie ci, co na scenie są, to są już uleczeni, a ci, co przed sceną, to chcą być uleczeni. Potem do toalety, a tam kartka, spłuczka nieczynna, proszę używać wiadra. Wiadra, co mamy robić? Wracam z powrotem na salę, patrzę się przystanie gość, pięknie ubrany, ale muszę się temu przyjrzeć bliżej. Nie wiem kiedy, ale tak jakoś zaczęłam, że stanęłam z tyłu. Tak jakoś mnie popychano delikatnie, że tego nie odczułam, że byłam popychana i stanęłam w pierwszym rzędzie. To tak trwało, te okrzyki, te skakania. Patrzę na tych ludzi, no niby są normalni. Ale jak można mówić, że po narkotykach, nie wiem, co tu się dzieje. Ale sobie nie wytrwam do końca, bo jestem taka dociekliwa. Muszę się tutaj zorientować, o co chodzi. Na pewnym momencie pastor zapytał się, kto chce oddać życie Jezusowi i ja się pytam, prosiłam. Nie, no to chyba ja też się już napąchałam tych opałów. A zaczęłam strasznie płakać. Zaczęłam tak płakać i łzy w ogóle leciały ze mnie jak z jakiejś cysterny. Tym się Boże, jak ja będę wyglądała. Ja 2 razy w życiu tak płakałam w sposób nieopamiętany, tak babcia umarła, ta mama umarła, to byłam przez 3 dni spuchnięta. Od płaczu. Tu się o tak, teraz do tego brakuje. Jest niedziela, jutro do pracy, a ja będę spuchnięta przez kolejne 3 dni do środy. Ale nie będą tylko płaczu zahamować, więc tam ludzie z tymi chusteczkami do mnie przychodzili, bo się wszystkie chusteczki nie potrzebowały, a ja ciągle ryczę. Skończyło się nabożeństwo, pastor do mnie podchodzi i mówi, czy mógłbym Pani zaprosić na obiad. Myślę, chyba taki tu zwyczaj, tak? Kto odda życie Chrystusowi, to jest na obiad zapraszany. Na ten obiad, myślę, prawie pójdę do toalety, zobaczę, jak ja wyglądam. Nawet kelner nie podejdzie do mnie, jak zobaczy taką spuchniętą. Patrzę, wprawdzie ma po makijażu, nie ma śladu, natomiast wcale nie jestem spuchnięta. Nawet oczu nie mam czerwonych. No dobrze, tam trochę się poprawiłam, nie? Idę na tą salę restauracyjną, sobie jemy obiadek z pastorem. On się pyta, co jest moim największym problemem? Nie, pastorze, moim największym problemem jest to, że ja nie odróżniam złodziei od ludzi uczciwych. non stop jakieś pijaki się do mnie przyczepiają, wszystkie wysysają ze mną, chce mnie krew, bo ja jestem odprawnie załatwialnych, jestem, tak jak mój mąż mówił, komandos palestyński, który jest na pierwszej linii frontu, a w ogóle nie wie, że jest wojna. Dlatego wszystko załatwię. Ja się po prostu nie mogę uwolnić od tej czeredy tych ludzi, bo ja nie odróżniam osoby uczciwej od kłamcy, od oszustwa. A postaw mówi tak, jak będzie pani przychodziła do tego kościoła, będzie pani czytała Biblię, a Biblię wtedy w życiu nie miałam w ręku. Wiedziałam, że taka księga jest, ale nigdy nie miałam nawet w ręku. To będą ci oszuści od pani uciekali. Bo pani będzie wydzielała taki zapach boski, że ci ludzie powinno do pani przychodzić. Będą omijali szerokim krokiem. W sensie, no może to dobry sposób. No czytała Biblię, przychodziła do kościoła i to wszystko ustąpi. Co tak mnie dręczyło przez tyle lat. I zaczęłam przychodzić do kościoła bardzo regularnie, na wszystkie takie, w tygodniu na nabożeństwa, jak przyjeżdżał jakiś pastor głosić z jego kraju, to ja oczywiście byłam pierwsza, już w pierwszym rzędzie, notowałam, do dzisiaj mi to zostało, ale są zmiany, ale nie takie duże, tak? To troszkę już tych ludzi, te pijawki ode mnie odchodzą, ale w dalszym ciągu dusza jest martwa. Sam się mówi, że Boże, o co tu chodzi? Już jeden rok mija, drugi, trzeci, piąty, ja ciągle jestem w podobnym stanie, tym duchowym, takim jakimś letargu. Tyle książek czytam, na wszystkie jeżdżę, takie zgromadzenia chrześcijańskie z naszego kościoła. No, czytam tych książek dużo i notuję, potem czytam te notatki, a progresu nie ma. I pewnego dnia uprałam firanki, bo ja bardzo często biorę firanki. One są specjalnie szyte przez taką plastyczkę. Białe są, ale z różnych rodzajów materiałów. Szczególnie w sypialni jest piękna firanka, bo tak jakby roślinki się wynurzały z jeziora, jakieś tam motylki i tak dalej i trzeba to ładnie powiesić, żeby ten obraz był przed oknem. No i przecież te firanki na motylu lat i ciągle je piorę i wieszam, wszystko jest w porządku i nagle powiesiłam do góry nogami. Te wzory są na górze. Chcę się, Pani Boże, coś chcesz przez to powiedzieć, tak? Bo to jest niemożliwe, przecież ja jestem przytomna osoba, tyle razy wieszałam i było dobrze, a tym razem jest opak. A Pan Bóg mówi tak. Bardzo cenię, że jesteś taką świetną uczennicą, dużo się uczysz, poznajesz mnie, dużo Biblii czytasz, to wszystko do Ciebie trafia, ale już wystarczy tego uczenia, teraz Ty musisz z siebie coś dać, teraz Ty musisz być mentorką. Ja mentorką się nie nadaję do takich rzeczy. Pan Bóg mówi, ja wiem, że się kręgujesz, ale ja Ci będę pomagał. No dobrze, muszę być posłuszna, bo już taką drogę przeszłam tyle lat, to chyba będzie trzeba dalej, tak? Iść tym tropem. Nagle dzwoni do mnie znajomy, którego nie widziałam dłuższy czas. I on wiedział, że jestem sprawnie załatwialnych, mistrzynią świata. I mówi, słuchaj, mam takie zadanie, bo teraz ja pracuję w nieruchomościach, o czym ty może nie wiesz. Przyszedł obcokrajowiec, który chce kupić mieszkanie na Mariensztacie, ale pod warunkiem, że w dachu będzie okno. Jeszcze jedno, bo mu tam ciemno. To tylko ty mogę załatwić. Ja mówię, ja już się tego nie dotykam, już skończyłam z tym załatwianiem. Mam dosyć, ale błagam Cię, on Ci dużo zapłaci. To ostatnia sprawa, w którym życiu już nigdy się nie zwrócę do Ciebie z taką rzeczą. No dobrze, pojechałam, zobaczyłam to mieszkanie, ja oczywiście załatwiłam dziurę w dachu, czy tam okno w dachu. I on mnie zwabił do tej agencji nieruchomości. Mówi, słuchaj, tu jesteśmy premium, w ogóle najlepsza agencja w Polsce, szkolenia, wszystko będziesz miała darmo, bo u nas nikt nie chce obsługiwać bardzo bogatych ludzi, bo się boją po prostu. A Ty taka jesteś odważna, to myślę, że to będzie dla Ciebie dobry kierunek. No dobrze. Spróbuję, ale nie daje gwarancji. On daje mi Ci szkolenia, daje mi Ci wszystko, wszystkie narzędzia, żebyś tylko się zgodziła. No i właśnie, przychodzę do tej agencji, tam średnia wieku 30 lat, 29. Myślę, no dobrze, no chyba założę klub seniora, tak co to zrobiłem. Wszyscy patrzą na mnie jak na raroga. Muszę się wykazać. No dobrze, idę mieszkanie pozyskiwać, idę domy drogie. Mówię, Boże, przecież powiedziałeś mi, że mi pomożesz. No to teraz czekam. Nie zapukam, nie zadzwonię, dopóki mi nie powiesz, co ja mam mówić. No i Pan Bóg mi zaczął wkładać na mojej głowy myśli i do mojej usta słowa, że ja wchodzę do domu i od razu mówię na przykład właścicielowi, że w tym domu jest prosektorium uczuciowe. Miłości do Państwa nie ma. Dlatego jest jak jest. Musicie to sprzedać. Podzielić się majątkiem. Oni się na mnie patrzą. Co to za kobieta? I zaczynamy w ogóle, zanim przyjdziemy do sprzedaży tego domu, czy tam apartamentu drogiego, to ja już ich rozszyfruję, ich duchowość. Będę to posłuchają z otwartymi uszami. Muszę Panią, Pan Bóg Panią zesłał. Ja mówię, właśnie, no mnie tu Bóg zesłał, bo tu Boga to ja nie widzę. Absolutnie, to jest Państwa błąd. I tak zaczynam coraz więcej się rozwijać w tych moich nieruchomościowych kontraktach. Słuchajcie, do tego doszło, że na przykład wczoraj pozyskałam mieszkanie pani sędziny, byłam drugi raz u niej, drugą wizytę, bo ja jestem droga, tak? Droga na wyłączną biorę, bo inaczej nie pracuje. Ona śniadanie nie przyjęła i mówi tak, puka do pokoju obok, a jego syn 26-letni. Mówi, chodź Michał, bo tu przyszła pani, która odmienia życie. Matko jedyna, to już do tego doszło, że odmieniam życie. Wyobrażacie sobie, i zaczęło się od tej firanki, że ja tą firankę zaobserwowałam, że ona jest do góry nogami przywieszona, że to jest jakiś sygnał od Boga. I teraz słuchajcie, dlatego dlaczego tu jestem, bo tamten kościół zaczął być taki bardziej networkingowy. I to mnie zaczęło ubierać, no ile można networkingów w życiu. Jak miałam prywatne, to jeszcze w kościele. I też tam już była gromadka ludzi, którzy chcieli mieć pozałatwiać sobie sprawy dzięki moim wyzwalnościom. To już nie dosyć. Dlatego tu przyszłam, bo powiedziałam do koleżanka, która tu była wcześniej u was, że tu jest prawdziwy Bóg i tutaj nie ma żadnych interesików, mniejszych, większych, pokątnych. Więc tu przyszłam, tu się jakoś kompletnie zapuściłam. I muszę wam powiedzieć, że Bóg jest wierny, tak? Teraz ja nie jestem komandosem palestyńskim, to fakt. Na pierwszej linii frontu to fakt, ale ja wiem, jaka jest wojna. Ja wiem, z kim ja walczę. Ja wiem, jakie ja mam narzędzia. Ja wiem, że tutaj żaden diabeł mi nie podskoczy, tak? Ja mam zbroję. Ja codziennie rano, zanim nawet do toalety pójdę, ja czytam Biblię, to jest mój pokarm duchowy, i się nie położę bez czytania Biblii. Tak jak jemy, prawda? Żeby fizycznie dobrze funkcjonować, to moim pokarmem jest Biblia. I polecam wam wszystkim, naprawdę. Nie tylko w niedzielę przychodzić na nabożeństwo, poskakać, pośpiewać. Jak się nie będziemy karmili naszego ducha Słowem Bożym, to ten duch po prostu będzie martwy. To będzie atrapa. Jak będziecie coś wiedzieć z mojego życia jeszcze? Klikał się na to. Jak ktoś tam jak ludzie składają świadectwa, bo to są po prostu są tak różne historie, że Bóg jest nieprzeciętnym Bogiem. Wiecie, jak człowiek wychodzi z dna, jest okej, ale tutaj jak Maryla opowiada, mówi, że ja zostałam wychowana w zasadzie w sposób idealny. Nieraz rozmawiam z Marylą, mi opowiadała różne rzeczy od siebie, z życia, więc tak było. I wiecie, ale co było? Była gdzieś pustka. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, że wiecie, jak będziecie głosili ludziom, to nigdy nie dajcie się nabrać na to, co jest na zewnątrz. Właśnie dobierzcie się do tej pustki, o której mówiła Maryla. Że jest gdzieś właśnie jakaś pustka. I przez namaszczenie Ducha Świętego dobierzecie się zawsze do miejsca, gdzie człowiek ma potrzeby kontaktu z Bogiem. Nie ma nic.